Nie wiem, ile z Was wie, jaka jest sytuacja pokera w obecnym prawie w Polsce. Moi drodzy, po wejściu ustawy hazardowej w 2017 roku w styczniu oraz w kwietniu oraz lipcu poker został znowu wrzucony do wora razem z sebiksowskimi automatami w budach, gdzie tylko klikasz i o, wisienki spadły. O, wypłata 16 zł. I niestety poker znowu zszedł do podziemia jeszcze głębiej. Bo wcześniej to może jeszcze to było, no, ludzie mieli dostęp do usług i tak dalej, jakieś były budżety na promocje i tak dalej, coś tam się kręciło. Obecnie to jest po prostu zamknięte, wszystkie strony uciekły na zagranicę, ministerstwo myśli, że umie blokować strony internetowe, a wyobraźcie sobie, że na przykład była taki, nie wiem, dajmy na to, że Poker Room został zablokowany, więc ten Poker Room tworzy stronę internetową Poker Room 1, Poker Room 2 i Poker Room 69. Wszystkie takie Poker Roomy będą powstawać, więc tego się nie da zablokować. Ale dzisiaj jestem, moi drodzy, niedaleko takiego miejsca, gdzie jest organizowany turniej legalny w pokera. Oczywiście to nie jest turniej, który byśmy chcieli, ale jest to jakieś tam światełko w tunelu, że może dzięki temu, że tutaj legislatorzy zobaczą, że niczego się nie dzieje tutaj na tych turniejach, że wszystko jest naprawdę fajnie wygląda, może powiększmy tą wolność ludziom. Turniej jest tylko i wyłącznie z nagrodami rzeczowymi do 2200 zł. Wpisowe jest symboliczne. Jest to organizacja Legalny Poker. Oni wszyscy gromadzą się na forach, na Facebookach. Pocztą pantoflową roznosi się, że tu jest turniej niedaleko. Ja dzisiaj tam będę. Ja dzisiaj właśnie sobie idę. Zobaczymy, jak to wygląda. Zasady Texas Hold'em, oczywiście wpisowe kosztuje 50 zł, 10 tysięcy żetonów na start, blindy 15-20 minut. Każdy, kto jest dealerem, rozdaje przy stole i tak to wygląda. Nie ma przecież oczywiście zawodowych krupierów tutaj, tylko każdy jest dealerem po kolei, więc atmosfera jest luźna, bardziej for fun, przyjazna i do tego jeszcze, jak wpłacisz 50 zł wpisowego, to jeszcze masz 10 zł do wykorzystania na barze. Taki dodatek. Grało się bardzo przyjemnie, odpadłem tam w którymś tam momencie, bo struktura gry jest bardzo szybka. Jak powiedziałem, bardziej dla zabawy. A teraz nawet ta gra jest dlatego, żeby pomóc. Jest 17 kwietnia organizowany turniej charytatywny. Dochód z tego turnieju, z nagród rzeczowych, cała pula przechodzi na rzecz leczenia Stasia, który ma autyzm dziecięcy, i na jego rehabilitację oraz leczenie są te pieniądze. Moi drodzy, opłata startowa 50 zł, maksymalny limit uczestników cap to 110 osób, także sprawdźcie, czy można zarezerwować wcześniej, gdybyście chcieli przyjechać do Warszawy. Re-entry przez 10 leveli, także nakupcie się i grajcie sobie ile wlezie. 15 tysięcy żetonów na start, levele po 15 minut, zaczynamy od 25-50. Sprawdźcie, link do tego wydarzenia jest w opisie. Mam nadzieję, że będziecie i że pomożecie, no i że poker w końcu kiedyś wróci na normalne, zdrowe, wolne tory. Pamiętajcie, że Twój rząd wie lepiej, co powinieneś robić ze swoimi pieniędzmi i ze swoją wolnością. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku.